Cześć, ja jestem Nexu i witam Cię w kolejnym odcinku Strasznych Paranormalnych Nagrań. Pierwsze filmy pochodzą od użytkowniczki Jay Berari. Być może pamiętasz Jen, ponieważ już nieraz pokazywałem Wam filmy przedstawiające nawiedzenie w jej domu. Kobieta publikuje filmy od ponad 2 lat. Przez kilka miesięcy nie prezentowałem Wam nagrań od niej, a ta uchwyciła kolejne niewytłumaczalne zjawiska. All the way downstairs, and I heard that. So. Heard it, saw it. There's clearly nothing on this, like whatsoever. This is insane. I can't believe this. And it's heavy as shit. It's really heavy. Jesus! Oh my goodness. I'm so sorry, I did not mean to say that. Hello? Thanks. Dwight. Hello? Even. Oh my God. Listen. And so now the light, oh no, it works great. Can you use the light, please? You hear that? Oh. Yeah, like I'm sorry that I curse and Okay, can you stop? Oh my God. Okay, please stop. Poruszające się obiekty, dziwne dźwięki lub migające światła, a to dopiero początek. Just walked outside, okay? This is the garden over here. You can't really see. Let me shine a flashlight. Here's the area, you know, the camera points to. Who would be out here in the pitch black? Did you hear that? I literally just got home.
filmie możemy zobaczyć małą postać stojącą nieruchomo. Chwilę później pojawia się światło, a kobieta rozgląda się po okolicy, jednak nikogo tam nie ma. W następnym nagraniu widzimy jeszcze bardziej niepokojącą sytuację. Poprzednio postać została zarejestrowana, gdy kobiety nie było w pobliżu. Tym razem rejestruje poruszającą się huśtawkę, jednak to, co uchwyciła, jest jeszcze bardziej przerażające. W tym samym czasie kamera CCTV rejestruje tajemniczą postać kobiety, stojącą obok huśtawki, której nie ma na filmie. Po raz kolejny mija kilka dni, Jen zostaje obudzona przez coś w nocy i nagrywa to. You guys hear that? Przerażające jęki i nieludzkie dźwięki wydobywają się z wnętrza lasu. Nagle możemy zobaczyć coś ciekawego wśród drzew. Białą, dziwaczną anomalię stojącą nieruchomo, którą widać tylko przez chwilę. Ale to, co nagrała po tym incydencie, jest jeszcze bardziej przerażające. That light wasn't on. Holy sh**, did you see that? What the f*** is that? It's like white mists running around the room. W jednym z budynków w oknie widzimy ciemną postać wchodzącą do środka, a kilka sekund później poruszającą się białą mgłę, co przeraża kobietę. Jak myślisz, czy Jen jest nawiedzana przez jakiegoś złego ducha, czy to tylko kolejny TikTokowy fake? To nagranie pochodzi od użytkownika Pete and Ash. Para mieszka na odludziu i posiadają dużą działkę. Od pewnego czasu zaczęli słyszeć dziwne dźwięki i postanowili zacząć je nagrywać. Come on, Kitty. Come on. Take it. Where'd you go? God, I can't see anything. Don't make me go back there. Come on. Come here. Back here again. What? Damn.
Możemy usłyszeć dziwne, przerażające głosy. Jednak zrobiło się dziwniej w momencie, gdy ktoś biegnie w stronę nagrywającego. Wyraźnie słychać czyjeś kroki, ale to był dopiero początek ich horroru. Tym razem ich kamera w lesie nagrywa coś interesującego. Białą, tajemniczą, humanoidalną postać przypominającą Rejka. Następnie spotykają kogoś w lesie. Gdy ta osoba podnosi głowę, widzimy, że ma świecące oczy. Mężczyzna nie myśli zbyt długo i postanawia uciec z tego miejsca. A teraz zobaczcie resztę ich nagrań. Tym razem stwór się do nich zbliża, zeskakuje z drzewa i biegnie w stronę nagrywających. Na następnym nagraniu możemy zobaczyć, że coś dziwnego wybiega z krzaków. Jak myślisz, czy na ich terytorium mieszkają dziwne i przerażające stwory, czy to wszystko to tylko fake? Daj znać w komentarzu. Niestety oryginalne źródło tego filmu jest nieznane, ale wiadomo, że zostało nagrane przez ekipę telewizyjną, która była na miejscu wypadku. Coś niewyjaśnionego pojawia się na wraku ciężarówki. Najciekawsze jest to, że ta kończyna wygląda nieludzko, a nawet przypomina jakieś mityczne stworzenie. Więc czy było to coś paranormalnego, czy nie? Ostatnie nagranie pochodzi z Turcji, gdzie grupa youtuberów uchwyciła coś interesującego. Tam benim arkam da otur. Aziz. Abi. Sen sana da yanımda otur. Sen. Okumadın değil mi başta? Yok daha okumadım. Ondan mı? Tuttum. Ondan olabilir evet. Korunuyor çünkü şimdi burası. Oku abi selam abi yanınca gir. Ömer abi bak şu taş dikleştirildi. Orada öyle değil. Şey sen. Ahmet sakın şu an her yerde çıkabilir, her an çıkabilir. Bu... Allah Ömer abi, Ömer abi sanda. Bir dakika. Sanda, sanda. Nerede? Bu tarafa, bu tarafa. Yukarı, tamam gördüm. Gördüm bir dakika bak. Gördüm. Boynuzlara bak. Tamam işte. Ahmet bu boynuzu şerşepal bu Ahmet. Ömer abi. Boynuzu şerşepal bak. Dediğin abi bu. Büyük boynuzu olan. Ömer abi ne bu? Burayı koruyan boynuzu şerşepal bu çok güçlü. En güçlüsün. Çok güçlü Ahmet sakın panik yapma bak. Başına büyük bir sıkıntı gelebilir. Sakın panik yapma bak. Görüyor musun? Şu an bize bakıyor. Ben şimdi bunu... O neydi öyle? Çıktı bu ortaya. Bu tılsımla çıktı ortaya. Bir şey. Ama çok güçlü Ahmet. Var mı? Başka yerde var mı? Burada aşağıda. Aşağıda Ömer abi. Yakında. Ömer abi yakında. Yakında. Arkamda. Arkama geldi Ömer burada. Abi. Arkama geldi. Tamam. Aziz. Aziz Ahmet'i dur buradan. Abi sen bu sağ tarafıma, sol tarafıma gelsene. Soluma geç. Bak şimdi ben sana şunu söyleyeceğim. Ömer abi, bak, Ömer abi. Bir dakika. Yukarıda. Bak burada yok. Bak gitti dur. Ömer abi yukarıda. Yukarı ne? Aşağıda da. Aşağıda da var. En tehlikeli. Aşağıda da var. Ne oldu? Kayboldu. Kayboldu. Aziz. Altta da çıkabilir ha. Aziz. Bak o taraftan da çıkabilir Aziz. Gördün mü? Tam şu dipte. Ahmet bu çok
Çok güçlü Ahmet. W pewnym momencie na skarpie mężczyźni zauważyli coś przerażającego. Ludzką postać kozy, która na nich spogląda. Jak myślisz? Kolejna mistyfikacja? Czy może rzeczywiście jakiś mityczny stwór? Także to już jest niestety koniec dzisiejszego odcinka. Ale jeśli lubisz się bać, na środku ekranu znajduje się ostatnio opublikowany przeze mnie film. Możesz w niego kliknąć i cieszyć się kolejną dawką paranormalnych nagrań. A tuż obok, po prawej stronie, znajduje się nagranie specjalnie dopasowane do ciebie. No i standardowo, jeśli obejrzałeś lub obejrzałaś cały film, napisz w komentarzu wytrwałem lub wytrwałam, a ja przypnę ci serduszko. Także dzięki za obejrzenie, na razie i cześć.